Rozmowa dnia Anna Czcińska. Dzień dobry. Kluczowym sprzętem w czasie kuracji najciężej chorych pacjentów na COVID-19 są respiratory. Kiedy wybuchła epidemia, w wielu krajach zaczęło ich brakować. Prototyp respiratora opracował zespół konstruktorów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a gościem programu jest rektor UTP, profesor Tomasz Topoliński. Witam serdecznie pana, panie rektorze. Witam serdecznie, dzień dobry państwu i panu. Panie rektorze, pan wymyślił, by naukowcy zajęli się właśnie czymś takim jak budową respiratora, a na początku słyszał pan opinię, że to jest zadanie niemożliwe do wykonania? Czy wymyśliłem to tak ogólnie? Nie. No, był taki pomysł, żeby zająć się respiratorem, chociaż rzeczywiście w owym czasie mówiło się, że to jest bardzo trudne zadanie, a być może prawie niemożliwe. No a po tych pięciu, prawie sześciu tygodniach okazało się, że respirator w wersji prototypu stoi i działa. Mówimy o tym, o jednym urządzeniu, respirator, ale tak naprawdę to praca całego zespołu. Zebrał pan inżynierów, mechaników, informatyków, elektroników, mechatroników, specjalistów pneumatyki, budowy maszyn, lekarzy i pewnie wiele, wiele jeszcze innych osób. Co było największą barierą dla zespołu? Powiedziałbym, że najważniejszy był początek. Początek, w którym części z osób, które zajmują się, czy chcą pomóc szpitalom, rozmowa o respiratorze sprowadza się do tego, że jest to jakaś taka forma pompy, która wpompowuje w płuca powietrze. A tu się okazuje, że i owszem, to powietrze z tlenem jest pompowywane, ale jest to bardzo złożone urządzenie, które nie tylko pompuje w płuca powietrze z tlenem, wzbogacone bardzo mocno w tlen, ale jest to całe mnóstwo różnych zależności, które określają czas pompowania, ciśnienie, czas trwania, kinematykę tego pompowania, sprawdzenie wpompowanej pojemności do płuc, sprawdzenie oddechu. To okazało się być rzeczą, którą dopiero po szeregu godzinach rozmowy z naszym konsultantem medycznym, panem doktorem Robertem Włodarskim, zostało nam uzmysłowione. To nie jest prosta pompa, która przypomina pompkę do roweru, Boże broń, czy pompę do materacu. To jest złożone mechatroniczne urządzenie. Jest to urządzenie bardzo złożone, ale mówi się o tym też, że to prosty prototyp. Czy spełnia on wszystkie oczekiwania lekarzy? Bo jeżeli chodzi o respiratory, to ważne tu, by nie tylko był bezpieczny, by pomagał oddychać, ale też lekarzom zależy na tym, by umożliwiał leczenie. Tak, to prawda. To znaczy prostota tego pomysłu nie bierze się z tego, że sam respirator jest prosty. To jest respirator, który miał mieć ograniczone pewne funkcje, głównie terapeutyczne. Jednak okazywało się, że jeśli to urządzenie ma, czy dzięki temu urządzeniu lekarze mają panować nad zdrowiem zarażonych koronawirusem, to ten prosty respirator nie jest do końca takim prostym urządzeniem. Tam muszą być kontrolowane pewne parametry, niezwykle istotne dla pacjenta, bowiem ich niekontrolowanie może prowadzić do pogorszenia stanu, a przecież w medycynie znamy wszyscy powiedzenie, niezwykle istotne, że po pierwsze nie szkodzić. Zatem ta prostota jest dość ograniczona. Według słów lekarzy to, co zostało zrobione, to jest zrobione na dobrym poziomie i spełnia oczekiwania lekarza. A skąd wiadomo, że działa? Ano wiadomo w taki sposób, że istnieją takie urządzenia, które nazywają się sztucznymi płucami. Te najprostsze są prawie, że takim niemalże workiem, który się wypełnia, który ma swoje ograniczenia, ale te poważne płuca sztuczne to są urządzenia za 250 tysięcy złotych, które podają wszelkie parametry pompowania. To jest niezwykle istotne. Myśmy korzystali z takiego złożonego, sztucznego płuca, ale korzystaliśmy również z fantoma, takiego człowieczka elektronicznego,
któremu można było zasymulować chorobę płuc. To jest niezwykle ważne. Ta choroba ograniczała zdolności funkcjonalne płuc, a urządzenie nasze miało dać takie wentylowanie tych płuc, by wspomagać oddychanie pacjenta przy tej chorobie. I wyniki wyszły bardzo dobre. Minister Maksymowicz mówił dzisiaj, że na razie jest tylko 10% wykorzystywanych respiratorów z całego sprzętu, który jest przygotowany na epidemię. 10% na szczęście to jeszcze niedużo. Czy nie ma obawy, że być może to, co udało się naukowcom stworzyć, to urządzenie, że może nie być produkowane, bo być może tych respiratorów nie będzie tyle potrzebnych? Powiedziałbym, że byłoby dla nas szczęściem, gdyby one nie były potrzebne. Chcielibyśmy, by nasza pandemia przebiegała w tak płaski, jeśli mogę powiedzieć, geometrycznie sposób, że ilość zachorowań jest na tyle mała, że pacjenci, którzy mają komplikacje przy przechodzeniu przez zakażenie koronawirusem, wszyscy mogą być poddani respirowaniu. Ci wszyscy chorzy z zaburzeniami oddychania. Natomiast jeśli sobie uświadomimy to, co działo się we Włoszech czy w Hiszpanii, że lekarze musieli podejmować straszne, w moim przekonaniu, decyzje o tym, czy przyłączyć respirator temu czy innemu pacjentowi, tak? I część z tych pacjentów pozostawała w ogóle bez możliwości dodatkowego wentylowania, to te urządzenia byłyby w tym czasie i miejscu znakomite. Tu trzeba powiedzieć, że no nie znamy niestety, jak ta pandemia, która jest u nas, w jakim kierunku ona się rozwinie i w jakim kierunku pójdzie. Słyszeliśmy przecież wszyscy, że być może szczyt zachorowań dopiero przed nami. Musimy być gotowi i tak jak powiedział pan profesor Maksymowicz, chcemy być gotowi na najgorsze i to urządzenie takie warunki spełnia, by tych najciężej chorych można byłoby odpowiednio wentylować i dać im komfort oddychania i daj Bóg komfort życia. Czy prototyp to koniec pracy, czy początek pracy zespołu nad ulepszaniem tego, co już udało się stworzyć? Uzgodniliśmy z panem profesorem Maksymowiczem, że w tej chwili zostanie przygotowany wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego to wniosku chcemy przystąpić do produkcji. Chcemy to złe może słowo, bo myślę tutaj o bydgoskiej firmie CIMAT. To ona miałaby, mając uprawnienia do produkcji wyrobów medycznych, produkować ten uproszczony respirator, ale chcielibyśmy być konsultantami, chcielibyśmy pomagać w tym działaniu jak do tej pory, tak by za pieniądze uzyskane z tego projektu wyprodukować pewną ilość respiratorów, które mogłyby być poddaniu takiemu pełnemu badaniu klinicznemu. Pan profesor Maksymowicz, pan minister Maksymowicz, trochę przekomarzając się z zespołem konstruktorów, określił, by być gotowym na sierpień, tak by w sierpniu były te urządzenia w pełni gotowe, by sprawdzić ich funkcjonowanie, tak żeby móc przystąpić do produkcji w większej serii w następnych miesiącach. Panie rektorze, jest pan szefem inżynierii biomedycznej na uczelni. Czy to urządzenie, ten respirator, który będzie ratował życie, czy to jest takie szczególne podsumowanie dziesięciolecia tego kierunku? Jak pan to ocenia? Myślę, że mógłbym tak powiedzieć. Tak? Rzeczywiście 10 lat temu powołaliśmy kierunek kształcenia inżynieria biomedyczna. Kierunek, którego zadaniem było kształcenie młodych ludzi, którzy będą stali pomiędzy pacjentem i lekarzem, oferując w tej odległości urządzenia diagnostyczne, bowiem dzisiejsza medycyna bez urządzeń diagnostycznych bardzo złożonych znaczyłaby nieco mniej niż w tej chwili. Oczywiste, że lekarzy nam doświadczonych zwłaszcza potrzeba i chwała im, że oni są, natomiast dzisiejsze urządzenia są niezbędne. My w ramach inżynierii biomedycznej chcemy dać młodych ludzi, którzy te urządzenia dają. Ten respirator, przy którym pracowali
absolwenci kierunku inżynierii biomedycznej, a także ludzie, którzy dopiero co skończyli ten kierunek na świeżo, doktoranci nasi na uczelni, którzy też myślą o pisaniu pracy doktorskiej z tego obszaru, jest najlepszym udokumentowaniem potrzeby istnienia tego kierunku i prawidłowych działań w zakresie nauczania na tym kierunku młodych ludzi. Respirator, bardzo ważne osiągnięcie, nie jedyne, bo też są testowane drony, są robione adaptery do masek tlenowych, są też przyłbice. Jednym słowem, uczelnia przekierowała się na to, by pomóc pacjentom, pomóc szpitalom, pomóc osobom, które w czasie epidemii szczególnej ochrony potrzebują. To dopiero początek działań, panie rektorze? Myślę, że jest to właściwy kierunek, który pokazuje, że my, naukowcy, jesteśmy w stanie rzeczywiście współpracować z przemysłem. Moja uczelnia, nasza uczelnia jest tą uczelnią, której taką pierwszą potrzebą jest właśnie to, by osiągnięcia naukowe przekładać na współpracę z przemysłem. Ten respirator, przy którym pracowały firmy bydgoskie i my jako uczelnia, jest najlepszym tego dowodem. To tak powinno właśnie być, że my jesteśmy po to, by wspomagać przemysł, a ten przemysł, który ma innego rodzaju doświadczenia, dawać nam podstawy do kształcenia także młodych ludzi. To byłaby najlepsza z możliwych opcji rozwoju uczelni, w którym my jesteśmy niezwykle potrzebną jednostką w naszym regionie i myślę, że to, co się dzieje, w którym to czasie uczelnia nomen omen, przecież nie zakład produkcyjny, wyprodukowała ponad 5500 przyłbic, kilkaset adapterów do masek, nie do masek tych ochronnych, tylko masek do nurkowania, które w te maski ochronne mają się zamienić. Ba, uczelnia, która przetestowała możliwość kontaktu pomiędzy szpitalami poprzez drony latające pomiędzy tymi instytucjami, w ramach których możemy przesyłać próbki na przykład do badań, w ramach których możemy przesyłać lekarstwa. Wyobraźcie sobie Państwo, że to nie ma lepszego i szybszego przesyłu jak takimi dronami bezzałogowymi. Panie rektorze, i za to wszystko dzisiaj naukowcy usłyszeli słowa dziękuję i od lekarzy, i pewnie od wszystkich mieszkańców, którzy z tej pomocy korzystają. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Tomasz Topoliński, rektor UTP, był gościem naszego programu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę.